Dzień dobry, nazywam się Łukasz Waliszewski. Jestem tu ze względu na werdykt sądu apelacyjnego, Supreme Courtu oraz High Courtu. Zostałem źle potraktowany przez sąd i w tym momencie, pomimo 2,5-rocznego protestowania na ulicach, musiałem, po prostu wylądowałem tu na strajku głodowym. Jestem tutaj 50 dni bez jedzenia, a od wczoraj, od 11:10 w nocy, totalnie wyłączyłem dostarczanie płynów do organizmu. I w tym momencie zostało mi się, po 50 dniach protestu, strajku głodowego, zostało mi się zaledwie 3-4 dni życia. Czego dotyczy wyrok? Co to była za sprawa? Uszkodzenia ciała w miejscu pracy. Znam uszczerbek na zdrowiu, dwa dyski części miedziowej. Protestuję i chciałbym, żebym już zakończył, bo to już jest 50 dni, a to już są rejony, gdzie po prostu zaczynają się wyłączać różne organy. Czy to chodzi może o tych sędziów, którzy podjęli taką niezgodną, niesprawiedliwą po prostu decyzję, żeby pan nie pozwolił się odwoływać? Czy to chodzi o to, że ma się w sądzie? O coś nad więcej. To jest chodzi o korupcję. Słucham? Chodzi o korupcję. No dobrze. Biznes. Po prostu to jest biznes. Że oni sobie zrobili biznes tego. No ale w jakim sensie? Zarabiają na tym pieniądze. Ktoś nie ma pieniędzy, nie ma sprawiedliwości. Aha, czyli po prostu sugeruje pan, że ktoś oczekiwał po prostu jakichś dodatkowych jeszcze, że tak powiem, wynagrodzeń, żeby to popchnąć? No, moja sprawa została prawdopodobnie opłacona i został i przyjął przegrany. Czyli ta druga strona, myśli pan, że po prostu zapłaciła, tak? Tak? Żeby to uwalić, no, rozumiem. Darcy Horan Tasslister na początku, jak mnie reprezentowała, później mnie spławiła i okazało się, że moi znajomi też mają tam w tej kancelarii. Ta kancelaria go reprezentuje. No i że ona się, ta kancelaria, z moimi dokumentami zapoznała, to przedstawiła moim znajomym, że jest to taki Łukasz z Polski, ma rozwalone strasznie plecy, bo oglądała dokumenty, jest zapoznana z tym, ale że nie ma szczęścia facet. Ale oferowano mu 70 tysięcy euro, on tego nie wziął. Ja o żadnej ofercie takiej nie słyszałem. Pierw mój prawnik dał mi pierwszą ofertę 15 tysięcy, drugą 20, po drugiej ofercie powiedział, że się nie wezmę 20, nie dostanę nic, sprawa jest przegrana, że marnuje jego czas. Przed rozprawą, a 11 dni w sądzie moja rozprawa, to jest jedna z najdłuższych rozpraw w Irlandii, najdłuższa była 13. Ja byłem 3 dni pod przysięgą, siedziałem, łzy mi leciały, mój prawnik ani nie drnął. Zaprzeczał, że mnie reprezentował w wypadku drogowym. Nie pamiętał niby na sali sądowej. W zeznaniach nie dołączył jakichś dokumentów. No uszczelili moją sprawę. To była definitywnie uszczelona moja sprawa. Na początku mówisz, że w ogóle nie potrzebuję mu świadków do tej sprawy. Że sprawa jest wygrana, że takie coś. A nagle przed rozprawą parę dni się okazuje się, że mi mówi, że marnuje jego czas, że nas też, jak wychodziliśmy na przerwy, to mówi, że ma podpisać dokumenty, bo on ma inne sprawy, że ta sprawa jest przegrana, że marnuje jego czas. No, wymuszali na mnie, ja siedziałem na korytarzu, na ławce, oni tak stali koło mnie i cały czas wbijali mi do głowy, że sprawa już jest przegrana, że ma to zostawić.
godziny i 27 minut nagrania korupcji. I to jest facet, który, nie wiem, czy chce się dopuścić, czy nie, zobaczymy, ale no, tu jest, mam nagranie, które ten facet współpracuje właśnie z ambasadą. Ambasada zamiast mi pomóc, to na drugi dzień ten prawnik wiedział o tym, że jego nagrałem. Przyszedłem do niego, do biura, on mówi, dlaczego mi nie nagrałeś, miał taką saszetkę tutaj na szyi, chwycił, zapiął mi to, więcej mi nie nagrywał. Także, o, nikt więcej nie wiedział, tylko ambasada wiedziała o tym nagraniu. A dlaczego pan go nagrał? Tak, na wszelki nagrałem go dlaczego? Ponieważ powiedziałem mu, że jak nie chce mnie reprezentować, to proszę mi oddać pieniądze, 3700 euro plus moje wszystkie dokumenty w sprawie. On zaczął ze mnie robić wariata, że żadnych dokumentów on nie ma moich w sprawie. To ja mu się zapytałem, na jakie podstawie mnie reprezentuje od 14 miesięcy. Po czym poprosiłem o zwrot pieniędzy, też ich nie otrzymałem do dnia dzisiejszego. No i tak trzy razy do niego przychodziłem do biura i za trzecim razem już się wkurzyłem i wziąłem po prostu sobie telefon, włożyłem do środka, do tej saszetki i go zacząłem tam nagrywać. No i popłynął tak, że wywalił, że w tym sądzie jest korupcja, że to jest tylko biznes, że jestem tylko Łukaszkiem, że powinienem być, że sprawa, gdyby był coś korporacją jak Google, Yahoo czy jakieś inne korporacje wielkie, to była sprawa rozstrzygnięta w miesiąc. A że jestem tylko taki, jakim jestem, to nikt tego nie, po prostu nie dopuści do tego, żeby ta sprawa ruszyła, że musiałbym sprzedać swoje jakieś nieruchomości, żeby komuś zapłacić za tę sprawę, żeby ewentualnie się zastanowili, żeby ta sprawa ruszyła. No ogromne, tam są takie potężne, obraża mnie, rzuca we mnie dokumentami. Wszystko pan jest... to gdzieś z tym poszedł, że tak powiem, żeby... Nigdzie nie poszedłem, bo na razie to jest jako moje zabezpieczenie, żeby się mi nic nie stało. Aha, rozumiem. Sędziowie musieliby chyba, że tak powiem, pęknąć za to, albo... Na tym nagraniu wszystko jest wyjaśnione, co się dzieje.